Spotykamy się w szczególnym miejscu i w szczególnym czasie. Sala Lesława Pagi, twórcy rynku kapitałowego w Polsce de facto, w miejscu, w którym bije serce giełdy. Mam taki PESEL, że pamiętam pierwszy dzwonek, pamiętam Wiesława Rozbudzkiego, który tutaj rozpoczynał w tym miejscu działania giełdowe, ten pierwszy dzwonek na tym klejącym się parkiecie. Gratuluję wszystkim wysiłku ostatnich 10 lat. Myślę, że ten okres, w którym obecnie się mierzymy, generuje bardzo wiele wyzwań na przyszłość. Mówiąc generuje, mam na myśli taką sytuację, że obecnie bardzo wiele rzeczy się zmienia. Na przykład zmieniło się podejście do bezpieczeństwa dostaw. To, co historycznie wydawało się bezpieczne, bo pewne i relatywnie tanie, przeszło pewne przewartościowanie. A więc całe kierunki handlu gazem, w szczególności dla Europy Zachodniej, się zmieniają. Polska dużo wcześniej przygotowała się do dywersyfikacji, do zmiany kierunków dostaw, więc to ją predysponuje w tym momencie do nieco większej roli, nieco większego znaczenia, szczególnie do odgrywania bardzo dużej roli w naszym regionie. I to jest na pewno korzyść, to jest na pewno zmiana sytuacji, ale oczywiście dla rozwoju rynku jest to też wyzwanie. Rynek się trochę zatrzymał w tym czasie, a teraz, jak sytuacja się uspokoi, a wierzymy w to, że się uspokoi, będzie startował od nowa, w nieco innych uwarunkowaniach, w nieco innej sytuacji. Myślę, że Polska ma olbrzymie szanse i pełne predyspozycje do tego, żeby być w tym regionie liderem albo bardzo znaczącym graczem. Mówię bardzo znaczącym graczem, ponieważ połączenia, handel, rola innych państw jest równie ważna. W szczególności przyszła rola Ukrainy. Ze względu chociażby na ich pozycję, na wielkość konsumpcji, czy też wielkość magazynów gazu. Bardzo się cieszymy, że jako Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych możemy być partnerem dzisiejszego wydarzenia. Wydarzenia, na którym razem świętujemy dziesięciolecie giełdowego rynku gazu. My jako Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych od początku byliśmy ważnym elementem tego projektu, odpowiadając za stronę posttransakcyjną. Razem z Towarową Giełdą Energii w 2012 roku uruchomiliśmy spotowe notowania gazem. To Towarowa Giełda Energii uruchomiła notowania produktów. My od samego początku odpowiadaliśmy za rozliczenia. Wkrótce uruchomiliśmy również obrót kontraktami terminowymi oraz rozliczenia po stronie IRGiT-u. Bez Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych nie byłoby efektywnego, bezpiecznego i sprawnego obrotu gazem na Towarowej Giełdzie Energii.